Dałem ci kamień z wielkim loftem, no, bo kwiaty szybko schną. I jedyne co ci chciałem dać, nie podobasz mi się, to dla fagaty kamień z napisem pies. To jest twój humor, nie? Jak było, powiedz? Ale jest tanio? No jest. Jest tanio, a jest dobrze? No nie tak. Jest tanio. Chcesz mnie wykorzystać? Nie. Tak jak tamte dziewczyny do kontentu? Ja nigdy nikogo nie wykorzystałem. Ja jestem dobrym człowiekiem, nie krzywdzę ludzi. Rzeźbi, ale dobrze rzeźbi. Nie chciałbym też jakby traktować ciebie jako narzędzie do zarabiania pieniędzy. Tak jak ty, co robiłaś ze Steve'u. Strasznie jestem ciekawy, czym się tak jakby zajmujesz. Nie wiem, uprawiasz jakiś sport ekstremalny? Powiedz mu coś miłego na koniec, żeby go podbudować troszkę. Bardzo fajnie się cię podnosiło. Jesteś lekki. Emotional damage! Gdzieś tam zaczepiał mnie. A co mówił? Nie, jestem typem donosiciela. To dobrze, że nie jesteś 60. No tak średnio bym powiedział. Stanę w twojej obronie. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi, kurwa. A co myślisz o zdradach? Bo ja na przykład totalnie nie toleruję zdrad. Ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę, bo ostatnio miałem takie doświadczenie, że byłem zdradzony i to nawet na wizji. Ale słyszałam, że to ty pierwszy zdradziłeś. Oczywiście, że tak. Czyli fagata co? Jesteśmy umówieni? Nie. Nigdy się z tobą nie spotkam prywatnie. To są fetysze, które właśnie zapisałem. Plucie, bicie, duszenie, ja ale... Tego nie czytać na głos, ale kurwa, ciebie? Nica. To jeżeli mnie nie wybierzesz, to ja wezmę naprawdę duży rozbieg, jeszcze większy rozbieg, jak się rozpędzę... Jebnie! What do you think about Poland? Polish girls? Polish girls. Polish girls are like very pretty, but like most of them are like dumb, I can say. Spierdziałeś się? Tak. Jadłem pizzę. Masz jakiś problem do tego? Nie spierdziałem się. Wiesz, że to jest niezdrowe? Na przykład w Japonii, jak jesz albo w jakimś innym kraju i bekniesz na cały głos, znaczy ci smakuje jedzenie. Albo pierniesz, także to jest akurat tradycja taka. Nie jesteś w Japonii. Co tam? A nie jest. Jesteś wymielona, co? Zmielili mnie w chuj. Zmielili, znaczy w sumie to mnie trochę zmielili. Zmielona jestem, widzisz, już dojebany mocno. Dojebany już mam generalnie. Ja się też wkurwiłam. Wkurwiłam się trochę. Czym się wkurwiłaś? Dojebanie takie oszopienie, ja pierdolę. Wkurwiają mnie niektórzy, mega są dziwni, przychodzą, wiesz, pierdolą jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem, czasem ktoś się spierdził ostatnio. Tak się wkurwiłam tutaj. Meduza się zbekał przy mnie. To ja... Facet w chuj, jak dwal wyglądasz. Dopiero... Mocny jesteś w chuj, gościu. Głupie pytanie? Nie. Czy trochę wiesz, pociągnąć nie, język, żeby... Ja chciałam właśnie więcej pogadać. Kubu, jesteś taki męski, jesteś taki jak drwal, masz brodę. Jebałbyś jak drewno. Wojtek, kolap, spokój się! Przekroczyłeś barierę. Do you know who I am? No, I have no idea who you are. Dawaj mi tu trąbę, jak usłonię. Nawąchany Maradona. Like Madonna. Zbieraj go. Zbieraj go. I'm not a baby virgin like Madonna. Po szyjce, niech poczuje tak. Zajebiście w chuj, tylko no Wojtek jest też lekko pojebany, więc wróć. Jak tam sushi smakowało? Szczerze mówiąc... Sorry, zjadłam pizzę. Nic się nie dzieje. Ogólnie nie mój klimat, z tego względu, że to jest taka osoba lekkich obyczajów. Ale jak powiedzieli mi, że będzie fagata, czaisz? No naprawdę, te spotkanie przesunąłem na końcówkę kwietnia, bo ziomek do Gwatemali jutro wylatuje. Serio, to jest dla ciebie. Co to jest? Wyzruć. Nie, to nie mój syn. Dla Stiflana jest mega ważny fame. Zapytaj go, czy jest szansa, żeby kurde... Zakochał się. Dzisiaj bardzo ważny jest fame, sukces i w ogóle. No. I czy ty po to tutaj przyszedłeś, czy ja ci się podobam? Podobasz mi się. Tak? No. Wiadomo, że wiem, że gadam głupoty, nie? Jestem tu dla fejmu. A w ogóle ta ćwiczę na siłce już od 2 tygodni. Tak? A mogę dotknąć? No. A w ogóle... Czekaj. Ty sobie stawiasz sutki? No, będę lepiej wyglądać, czekaj. Co dziwne to. Stifler, super. I teraz powinna mieć te pieniądze i ten. Zajebiście, Stifler, zajebiście, ja! Powiedz mi, fagata, czy używamy olejku, czy nie? Nie. Nie używamy olejku. No to chyba przechodzimy do czynności manualnych. Nice. Nie bój się, wyluzuj się. To boli, ty jesteś bardzo mało delikatny. Boli cię to? Dobra, będę bardziej delikatny.
Ale też nie kilku, czyli pod podłóżkami. Kolego, a lubisz eksperymentować w łóżku? Wojtek, to jest buczeńcuch. Yeah, you go like this. Is it the final position? Yeah. Then you have to put it like there and... Squeeze. Hips up. Ah, coraz dziwniejsze te wstępy do nosów. No nie no, jest spoko, no. Spoko jest? Mhm. Bo ja ci robię, też się podoba. Nie, Meduza, bo ja zaraz stąd ucieknę. Dobra, ja nie oliwkuję ciebie. Nie. Muszę, ja zaoliwkuję tylko swoje. Nie, bo będę i tak w oliwce. Nie. Tyle. Nie. Właśnie to chciałem, do tego chciałem doprowadzić. Wszyscy byliście bardzo, bardzo chujowi, nie to żartuję. Wszyscy byliście zajebiści. You look like someone who likes to like eat. Oh! Hey! No i koniec! Someone who's a foodie, you look like you're a foodie. Zabrałbym cię na pierwszą randeczkę. Mm-hmm. Zabrałbym cię na zwykły spacerek w jakieś fajne miejsce. Bagno! Gdzie byśmy sobie mogli spokojnie porozmawiać, przy okazji coś dobrego zjeść. Miał kurde! No to uwaga, czas na wyniki. I jako pierwszy odpada Baby. Przepraszam cię. Na wygraną. Zasługuje. Nie Meduza! Odpadł. Ale to wszyscy się cieszą. Jak to się mówi? Kurwa. Może i wybrałaś swojego przyszłego chłopaka, ale prawda jest taka, że on jeszcze nie wybrał ciebie. Love or money? Okay. It's your choice, mate. Yeah. Honestly, I'll take the money. Hi. Good choice! I don't blame you, I would choose money. It's yours. Lo, 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 lo.